imieniu prezydenta miasta Zgierza, pana Przemysława Staniszewskiego, witam państwa w 82. rocznicę egzekucji na placu 100 straconych w Zgierzu. Spotkaliśmy się, aby uczcić pamięć rozstrzelanych w dniu 20 marca 1942 roku przez niemieckiego okupanta. Witam rodziny straconych. Witam zaproszonych gości, władze miasta, żołnierzy 1. Dywizjonu Lotniczego w Leśnicy Wielkiej, duchowieństwo, harcerzy Zgierskiego Chówca Związku Harcerstwa Polskiego imienia Wojska Polskiego, uczniów szkół oraz wszystkich zgromadzonych. Za chwilę podana zostanie komenda dla pododdziału do podniesienia flagi państwowej oraz odśpiewany zostanie hymn państwowy. Po hymnie zostanie odmówiona modlitwa przez księdza proboszcza Wojciecha Jędrzejczyka z parafii Chrystusa Króla w Zgierzu, modlitwa w intencji straconych. Następnie głos zabiorą drugi wicewojewoda łódzki pan Grzegorz Majewski i prezydent miasta Zgierza pan Przemysław Staniszewski. Potem odczytany zostanie apel pamięci i oddana salwa honorowa. Po salwie honorowej pod pomnikiem będą składane kwiaty oraz zapalone znicze. Kolejnym punktem uczczenia rocznicy będzie wystąpienie przewodniczącego Rady Miasta Zgierza, pana Grzegorza Leśniewicza. Dalsze części uroczystości odbędą się w Lesie Ludźmierskim przy mogile 100 straconych. Zakończenie uroczystości na placu nastąpi po komendzie dowódcy uroczystości i odprowadzeniu kompanii honorowej. Baczność! Na prawo! Patrz! Poczet flagowy! Flagę państwową podnieść! Jeszcze Polska! Proszę księdza Wojciecha Jędrzejczyka, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Zgierzu, o odmówienie modlitwy w intencji straconych.
Nasza pamięć o 100 straconych w tym miejscu 20 marca 1942 roku wyraża się w modlitwie wstawienniczej. Dlatego z wiarą Boże miłosierdzie, Bożą łaskawość módlmy się, powtarzając takie wezwanie na początku tej modlitwy: zmiłuj się nad nimi. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nimi. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nimi. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nimi. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nimi. Święta Maryjo, módl się za nimi. Bramo Niebieska, módl się za nimi. Królowo w niebo wzięta, módl się za nimi. Święty Michale, módl się za nimi. Święty Jan Chrzcicielu, módl się za nimi. Święty Józefie, módl się za nimi. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nimi. Bądź im miłość Boże, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Od zła wszelkiego wybaw ich, Panie. Od cierpień w czyśćcu wybaw ich, Panie. Przez Twoje wcielenie wybaw ich, Panie. Przez Twoje narodzenie wybaw ich, Panie. Przez Twój chrzest i post święty wybaw ich, Panie. Przez Twój krzyż i mękę wybaw ich, Panie. Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu wybaw ich, Panie. Przez Twoje zmartwychwstanie wybaw ich, Panie. Przez Twoje cudowne w niebo wstąpienie wybaw ich, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego wybaw ich, Panie. Przez Twoje przyjście w chwale wybaw ich, Panie. Prosimy Cię, abyś im odpuścił grzechy. Ciebie prosimy, wysłuchaj im, Panie. Prosimy Cię, abyś dał nam pragi nieba. Prosimy Cię, Panie, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie, abyś uchronił nas i naszych krewnych i dobroczyńców od wiekuistego potępienia. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Proszę o zabranie głosu drugiego wicewojewodę łódzkiego, pana Grzegorza Majewskiego. Panie prezydencie, panie starosto, panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo, droga młodzieży. Chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na tą ważną, historyczną rocznicę i jednocześnie wyrazić ogromną wdzięczność władzom samorządowym miasta i wszystkim organizatorom za upamiętnienie egzekucji 100 Polaków przez nazistowskich zbrodniarzy w odwecie za zamordowanie dwóch gestapowców.
Jest wstrząsające, ale i znamienne, że mimo wiedzy o sprawcy tego czynu, funkcjonariusze niemieckiego państwa zastosowali niebywale barbarzyńską i nieludzką zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Dlatego pamięć o tym wydarzeniu ma szczególną wymowę i stanowi przestrogę dla całego cywilizowanego świata. Pamięć historyczna ma wymiar nie tylko indywidualny, ale przede wszystkim zbiorowy i narodowy. Ludzkie społeczności stają się narodami dzięki uczestnictwu we wspólnych dziejach. Utrata pamięci historycznej jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego jeszcze raz dziękuję za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Szczególnie ważny jest udział w tych uroczystościach ludzi młodych, uczniów, studentów i harcerzy. To właśnie wy, młodzi, jesteście depozytariuszami pamięci o tych, których tu bestialsko zgładzono. W nieludzki sposób wrzucono do dołów śmierci, a następnie pośpiesznie ekshumowano i spalono, by zatrzeć wszelkie ślady i uniemożliwić przekazywanie prawdy o tych wydarzeniach przyszłym pokoleniom Polek i Polaków. Na szczęście to się nie udało i po wielu latach starań, dzięki pracom ekshumacyjnym i badaniom genetycznym, szczątki stu rozstrzelanych na placu Stodół w Zgierzu, a także szczątki wielu innych osób zgładzonych w ramach zbrodniczej operacji niszczenia polskiej inteligencji odnalazły miejsce godne doczesnego spoczynku. Składam wyrazy uznania i jeszcze raz dziękuję za organizację uroczystości. Do wszystkich uczestników kieruję serdecznie podziękowania za udział, a ofiarom oddaję najszczerszy hołd. Cześć ich pamięci. Proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Zgierza, pana Przemysława Staniszewskiego. Panie wojewodo, panie starosto, panie przewodniczący, pani wójt, drodzy zgromadzeni, droga młodzieży, a w szczególności drogie rodziny pomordowanych. Przybywamy dzisiaj po raz kolejny w 82. rocznicę na plac Stu Straconych, oddając hołd tym, którzy zostali tutaj zamordowani. Tak jak pan wojewoda wspominał, odbywało to się w sposób bestialski, jako kara za to, jak traktowany był naród polski, za to, że walczył z oprawcą i chciał go skutecznie pokonać. Spędzeni tutaj Zgierzanie byli obserwatorami mordowania 100 Polaków, 100 ważnych osób w historii naszego kraju, których krew nie została przelana nadaremnie. Dzisiaj w sposób godny upamiętniamy tą kolejną rocznicę na placu Stodół. W miejscu do tego przygotowanym, oddającym cześć i chwałę tym wszystkim, którzy za nas walczyli o odzyskanie niepodległości, walczyli w imieniu dobra polskości i Polski. Serdecznie dziękuję, szanowni państwo, za tą tak liczną obecność, w szczególności temu najmłodszemu pokoleniu, który swoją pamięcią będzie zmieniał to, co skrzętnie w myślach hitlerowców było zapisane, aby takiego typu zbrodnie zostały zapomniane, a ofiary poszły na marne. Dzisiaj spotykamy się tutaj wspólnie, oddając, jak wspomniałem, cześć i pamięć tym wszystkim, którzy w sposób bestialski zostali zamordowani. Udamy się również do Lasu Ludźmierskiego, gdzie ta zbiorowa mogiła ma swoje miejsce. Ten szczególny wyraz jest naszym zobowiązaniem do tego, aby o tych wydarzeniach nie tylko pamiętać, ale przypominać sobie, że jest to nasz obowiązek moralny, aby o tych wszystkich osobach pamiętać. Dziękuję serdecznie, szanowni państwo, za udział w tej części uroczystości. W szczególności kieruję te słowa podziękowania dla rodzin ofiar pomordowanych. Za chwilę odczytany zostanie apel pamięci. Odczyta go pani podporucznik Zuzanna Reszczyńska. Następnie zostanie oddana salwa honorowa. Po salwie honorowej proszę delegację o złożenie kwiatów pod pomnikiem 100 straconych.
baczność! Na prawo! Patrz! Apel pamięci! Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Zgierza, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu na placu Stu Straconych, aby w 82. rocznicę zbrodni zgierskiej przywołać pamięć zamordowanych rodaków oraz upamiętnić prześladowania, aresztowania i męczeństwo Polaków. Do was wołam, córki i synowie narodu polskiego, którzy w godzinie próby nie zawiedliście i udowodniliście światu, że Polski jesteście warci. Stańcie do apelu! Wzywam ofiary masowych egzekucji, rodaków zamordowanych w więzieniach, obozach i łagrach oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni, którzy poświęcili życie za wolną i niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Do was wołam, mieszkańcy okupowanych ziem polskich wcielonych do III Rzeszy. Przywołuję więźniów z katowni Gestapo, Włodzin na Radogoszczu oraz na ulicy Sterlinga i Gdańskiej. Stańcie do apelu! Wzywam ofiary zbrodni zgierskiej, pochowane w zbiorowej mogile w lesie Ludźmierskim. Przywołuję rodaków rozstrzelanych w tym miejscu w dniu 20 marca 1942 roku w odwecie za zastrzelenie dwóch gestapowców. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam sierżanta Józefa Mierzyńskiego, żołnierza Armii Krajowej, który w marcu 1942 roku zastrzelił w Zgierzu dwóch funkcjonariuszy gestapo. Stań do apelu! Do was wołam, żołnierze polscy, którzy w latach 1939-1945 stanęliście do walki w obronie Rzeczypospolitej. Marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, dziś realizujemy my, wasi dumni spadkobiercy. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania ojczyźnie. Do was zwracam się, potomni, pochylając w zadumie i szacunku głowy, by uczcić męczeństwo córek i synów narodu polskiego. Zachowajcie w swych sercach pamięć o ich ofierze, złożonej za honor i wolność Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Dla uczczenia 82. rocznicy zbrodni zgierskiej, salwa honorowa! Przystępujemy do składania kwiatów i zapalonych zniczy. Jako pierwsze złożą kwiaty i znicze rodziny rozstrzelanych. Są dzisiaj z nami rodzina Ignacego Maka i Wacława Sierackiego.
W imieniu mieszkańców i własnym kwiaty składa prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski ze współpracownikami, przewodniczący Rady Miasta Zgierza pan Grzegorz Leśniewicz i wspólnie z nim drugi wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski. Kolejno kwiaty w imieniu senatora Rzeczpospolitej Polskiej Marcina Karpińskiego złożą Adrian Skoczylas, Rafał Mamiński, Agnieszka Lukstejt. Kwiaty złoży wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak. Kwiaty złoży wójt gminy Zgierz pani Wioletta Głowacka wraz z Kwiaty złożą służby mundurowe. Kwiaty złoży Ochotnicza Straż Pożarna Zgierz Proboszczewice. Kwiaty złoży Towarzystwo Przyjaciół Zgierza. Kwiaty złoży NSZZ Solidarność pod region Zgierz. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zgierzu. Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zgierzu kwiaty złożą Justyna Romanow-Przybylak, Sławomir Wosiecki, Beata Dędek, Krzysztofa Kubiak.
2050 Szymona Hołowni. Klub Konfederacji Zgierz. Kwiaty złoży Koalicja Obywatelska, pan Łukasz Wróblewski ze współpracownikami. Kwiaty złoży Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum. Złoży Stowarzyszenie Geotermia Ziemi Zgierskiej. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości oraz posła Marka Matuszewskiego kwiaty złożą pan Tomasz Dziedzic, radni Agata Grzelak-Makowczyńska, Aneta Grzelak-Makowczyńska oraz Artur Perliński i Monika Kawecka. Kwiaty złoży Rada Osiedla Proboszczewice Ludźmierz. Kwiaty złoży Rada Osiedla Stare Miasto. Złożą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Kwiaty złoży Stowarzyszenie Geotermia Zgierz.
Narodowej Oddział w Łodzi. Może pan Lech Domski z małżonką. Imienia Wojska Polskiego. Kwiaty złożą instytucje miejskie. Miejsko-powiatowa Biblioteka Publiczna w Zgierzu, Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, Muzeum Miasta Zgierza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu. Pan Krzysztof Skowroński. Kwiaty złoży Samorząd Województwa Łódzkiego, wiceprzewodniczący Zbigniew Linkowski. Kwiaty złożą Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu. Proszę uczniów o złożenie niczym. Pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Po drodze nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać.
świat dziwny jest, jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami, zaczynam spadać w... Wysłuchamy teraz pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Baczność! Spocznij! Baczność! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego! Głos zabierze przewodniczący Rady Miasta Zgierza, pan Grzegorz Leśniewicz. Szanowni Państwo, przypadł mi zaszczyt w imieniu władz samorządowych Miasta Zgierza, pana prezydenta Rady Miasta Zgierza i wszystkich radnych oraz swoim własnym podziękować Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości. W sposób szczególny chciałem podziękować oczywiście rodzinom osób pomordowanych, ale nie tylko. Tak jak wielokrotnie już dzisiaj o tym mówił i pan wojewoda, i pan prezydent, bardzo ważna jest obecność uczniów, najmłodszych. Nas jest tu z dnia na dzień coraz mniej. Wy tutaj zostaniecie. Zostaniecie dzięki swoim nauczycielom, którzy przypominają wam o tych tragicznych wydarzeniach nie tylko dziś, ale codziennie na lekcjach historii. I za to nauczycielom chciałem również serdecznie podziękować. Drodzy Państwo, oprócz młodzieży są tu też społecznicy, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Zgierza i innych organizacji, które w latach 90. rozpoczęły proces porządkowania tego miejsca. I wy jesteście tutaj też zawsze, bez względu na to, czy sprawujecie funkcje publiczne, czy nie. I za to chciałem serdecznie podziękować. Drodzy Państwo, jeszcze jedna osobista refleksja. Do niedawno wydawało nam się, że czasy wojny, czasy mroku mamy za sobą. Ale pamiętajmy, że ta wojna wcale nie jest tak daleko od nas. Mamy nadzieję, że tragiczne historie na ziemiach polskich, takie jak te, które dzisiaj upamiętniamy, nigdy się nie powtórzą. Ale pamiętajmy, że ta wojna nie jest bardzo daleko od nas. Szanowni Państwo, Panie Wojewodo, Panie Prezydencie, drodzy Państwo, dziękuję w imieniu władz samorządowych za udział w tej części uroczystości i zapraszam na kolejną część do Lasu Ludźmierskiego. Dziękuję bardzo. W imieniu prezydenta miasta Zgierza dziękuję wszystkim obecnym. Dla osób, które chcą wziąć udział w uroczystościach w Lesie Ludźmierskim, postawiony jest tutaj za wojskiem bus, który pojedzie i przywiezie potem wszystkich uczestników z powrotem na Placu Straconych. Nasze formalne uroczystości zakończą się po odprowadzeniu kompanii honorowej. Baczność! Dowódca kompanii honorowej! Kompanię odprowadzić! Spocznij!
Panie wojewodo, panie prezydencie, panie starosto, szanowni państwo, a przede wszystkim rodziny pomordowanych i młodzieży, której dzisiaj, którzy dzisiaj przybyliście na tą uroczystość. 82 lata temu, 20 marca 1942 roku, hitlerowcy dokonali najtragiczniejszej zbrodni na mieszkańcach regionu Zgierskiego. Tego dnia nad rankiem Niemcy przywieźli na ówczesny plac Stodół 100 Polaków, 96 mężczyzn i 4 kobiety. Ustawili ich w rzędach i rozstrzelali. Ta pokazowa egzekucja została przeprowadzona na oczach mieszkańców Zgierza i okolicznych wsi, spędzonych do tego dnia na plac, którzy zostali zmuszeni do oglądania tej egzekucji. Była to akcja zemsty za zastrzelenie przez polskiego oficera Józefa Mierzyńskiego 2 funkcjonariuszy gestapo. Rozstrzelanych załadowano na samochody i wywieziono tutaj do tego lasu. Ofiary zostały pochowane w zbiorowej mogile, która miała pozostać nieoznaczonym, zapomnianym przez ludzi miejscem historii w lesie. Na szczęście tak się nie stało. To miejsce zostało godnie upamiętnione, abyśmy mogli tutaj symbolicznie pokazać to, co się stało i pokazać każdemu kolejnemu pokoleniu, jaka zbrodnia została uczyniona. Dziś, jak każdego roku, 20 marca oddajemy cześć i honor zamordowanym Polakom, zwykłym cywilom, takim samym jak my, którzy ponieśli największą ofiarę, jaką może ponieść człowiek – własne życie. Musimy wspólnie dbać o wolność i demokrację, aby nigdy więcej takie wydarzenia nie miały już miejsca. Następnym pokoleniom musimy przekazywać tą straszną historię, ale nie po to, by uczynić nienawiść w ludziach, ale po to, by młodzi wiedzieli, żeby do takich tragicznych wydarzeń już nigdy nie doprowadzić. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj tutaj z nami są, by uczcić i dać honor, oddać honor tym zamordowanym. Dziękuję rodzinom zamordowanym, że zawsze jesteście tutaj z nami i dajecie to świadectwo młodzieży. Dziękuję młodzieży ze szkoły w Słowiku, jak również harcerzom i wszystkim tutaj zgromadzonym. Cześć i chwała zamordowanym. Dziękuję. Dziękujemy, panie wójt. Drodzy państwo, nadszedł moment złożenia kwiatów na mogile pomordowanych. W imieniu rodzin pomordowanych kwiaty złoży pani Grażyna Skrzykutowska-Sobczak.
mieszkańców gminy Zgierz. Kwiaty złoży delegacja w składzie wójt gminy Zgierz wraz z zastępcą Wiesławem Olendrem. Wicewojewoda łódzki, pan Grzegorz Majewski. Kwiaty złoży pan prezydent miasta Zgierza, pan Przemysław Staniszewski wraz z współpracownikami. Złoży delegacja w składzie przewodniczący Rady Gminy pan Dariusz Sędzicki, pani radna Marzena Nemec i radny gminy Zgierz Jacek Stańczyk. Pani Agnieszki Hanajczyk, kwiaty złoży dyrektor biura pan Łukasz Wróblewski. W imieniu pana posła na Sejm Marka Matuszewskiego kwiaty złożą jego przedstawiciele. Kwiaty złoży wicestarosta pan Dominik Gabrysiak. Znicze złożą przedstawiciele służb mundurowych. Złoży delegacja szkół gminnych. Złoży delegacja Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zgierz w osobie pani Barbary Majszak oraz pani Marii Gwarczyk. Kwiaty złoży pani Anna Błaszczyk.
Województwa Słowik. Kwiaty złoży pani sołtys Małgorzata Grabiszewska-Hoffman. Złoży sołectwo Lućmierz w osobie pana sołtysa Przemysława Łuczaka. Gmina sołectwa Kania Góra. Kwiaty złoży pan sołtys Grzegorz Niczaj oraz pani Krystyna Białkowska z Koła Gospodyń Wiejskich Jarzębina. Złoży pani Anna Żelazko, zastępca dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Zgierza. Złoży przewodniczący Rady Miasta Zgierza pan Grzegorz Leśniewicz. Kwiaty złoży delegacja Związku Harcerstwa Polskiego. Przy drugiej.